najlepsze zostawiliśmy na koniec, czyli po Armenii i Azerbejdżanie przyszedł czas na Gruzję. Do stolicy Gruzji, czyli Tbilisi, dopiero co przyjechaliśmy, ale porównując z Jerewanem, czyli stolicą Armenii, oraz Baku, czyli stolicą Azerbejdżanu, Tbilisi wygrywa. Tutaj też zostajemy największą ilość dni, czyli w sumie około 10. I teraz zaczynamy dzisiaj i jutro w większości w stolicy, a później będziemy jeździć z przewodnikiem po kraju. So right now we are behind a really cool feature of Tbilisi, which is the Mother Georgia statue that was built in the second half of the 20th century. And it's cool because it kind of represents the identity of Georgians. So in one hand we have the wine, which is like the most predominant feature in Georgia. They make a lot of wine and they've been making wine since forever. And on the other hand we have a sword, which represents the will of Georgians of defending their country. So we have the wine and the sword, both parts of the Georgian soul. Dzisiaj ogólnie nie zwiedzamy tak jakoś mega dużo rzeczy, ale za 2 godziny, czyli o godzinie 5, mamy zabukowaną łaźnię, bardzo popularna aktywność w Gruzji. Będzie ciekawe doświadczenie. To właśnie naturalne siarczane wody były przyczyną powstania miasta w tym właśnie miejscu. Najpopularniejszą, najbardziej turystyczną łaźnią jest ta w centrum termalnej dzielnicy. My jednak wybraliśmy autentyczniejsze doświadczenie w położonych nieopodal łaźniach Gulo. Do wyboru są łaźnie prywatne oraz publiczne. My zarezerwowaliśmy tą pierwszą opcję, która kosztowała około 150 zł za godzinę. I to polega to na tym, że pierwsze się obmywamy, później wchodzimy do ciepłej, siarkowej wody na kilka minut, a później wskakujemy do zimnej wody i tak na zmianę. Tutaj mamy saunę, toaleta. W połowie naszego czasu przyjdzie osoba, która będzie nas masować peelingiem i może zaprosi nas na herbatę. W sumie to tyle. Zaczynamy wycieczką, powiedziałabym, podstawową. Jedziemy do regionu Kakheti, stolicy gruzińskiego wina, regionu przypominającego nieco Włochy lub południe Francji, a najlepiej oddaje to miasteczko, do którego zmierzamy, czyli Signaki. Na początek jednak przystanek na zjedzenie tradycyjnego chlebka szoti, przyklejonego w taki oto sposób do odpowiednio nagrzanego piedza. Razem z chlebem za malutką opłatą spróbowaliśmy również domowego sera i wina. Uwaga, o winie jeszcze usłyszycie. W końcu jest ono ważną częścią kultury gruzińskiej. Było to nam niejednokrotnie przypominane, mijając gruzińskie domy, niemal każdy mający swój własny ogród winorośli. To nagle dzisiaj to kościół, w sumie to klasztor prawosławny. Jest to bardzo ważny klasztor, w którym znajduje się chyba jeden z ważniejszych świętych Gruzji, czyli święty Nino. A po klasztorze jedziemy do bardzo, bardzo uroczego miasteczka. Nie pamiętam nazwy. Gamar! Jos! Gamar! Jos! Gamar! Jos! Jos! Jos!
Now we can chill. Come on. I. Come on, go back. One eternity later. Thank you. Następnego dnia mieliśmy zamówioną kolejną wycieczkę z Tbilisi, ale tym razem na zachód od stolicy. Pierwszym przystankiem było skalne miasto wywodzące się już ze starożytności, będące tym samym najstarszą osadą powstałą na terytorium Gruzji. Następnie to, co najbardziej lubię, czyli jedzenie, ale w formie ciekawego doświadczenia wizyty w gruzińskim domu z przepięknym ogrodem, oczywiście winorośla obowiązkowo i dobrym domowym jedzonkiem. Po lunchu czekała nas również niespodzianka. Kaumarcios. Kaumarcios. Miasto Gori to miejsce urodzenia Stalina, także punktem wycieczki była też wizyta w jego muzeum, na którym nie będę się skupiać i przejdę od razu do miasteczka Mtskheta. Jest to bardzo ważne historycznie miasto Gruzji, miejsce narodzenia się chrześcijaństwa w kraju oraz dawna stolica. Liczne ważne dla historii państwa zabytki miasta, m.in. katedra w centrum lub położony na wzgórzu klasztor, trafiły również w 1994 roku na listę UNESCO. Mtskheta zlokalizowana jest od Tbilisi około 20 km, więc jest bardzo często odwiedzana przez turystów. Najlepsza, moja ulubiona część dopiero jednak przed nami, bo opuszczamy rejony Tbilisi i zapuszczamy się w głębokie rejony Kaukazu. Nie chcę jednak materiałów robić za długich, więc ta część będzie osobnym filmem, który wrzucę za niedługo. Także subskrybujcie i do następnego.